Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku programu Jedź Bezpiecznie wyruszymy na krakowskie ulice razem z kierowcami karetek krakowskiego pogotowia ratunkowego. Sprawdzimy, jak zachowują się kierowcy, widząc pojazd uprzywilejowany. A co mówi kodeks drogowy na ten temat? Najprościej rzecz ujmując, należy zachowywać się tak, żeby nie utrudniać kierowcom tych pojazdów wykonywania zadania. Oczywiście ustępujemy im pierwszeństwa przejazdu, usuwamy się z ich drogi w miarę możliwości i właściwie tyle. Nagraliśmy kilka przejazdów karetki pogotowia w akcji. Prześledźmy, jak zachowywali się inni uczestnicy ruchu drogowego. No i pierwszy obraz troszkę zbyt późnego usłyszenia, zobaczenia sygnałów. Karetka musiała bardzo zwolnić. Kierowca BMW zdecydowanie za późno, kierowca Audi troszkę za mało się odsunął, ten kierowca na lewym pasie troszkę za mało mu zrobił miejsca. Te blokowania powodują stratę kilku, czasami kilkunastu sekund. Możemy być przyczyną tego, że karetka nie zdążyła. Problem polega przede wszystkim na tym, żeby zdiagnozować, skąd pojazd uprzywilejowany nadjeżdża. Czyli jesteśmy skoncentrowani na kierowaniu pojazdu. Słyszymy dźwięk pojazdu uprzywilejowanego. Musimy postarać się usłyszeć, skąd on dochodzi, a przy okazji zmysłem wzroku dostrzec sygnały albo błyskowe niebieskie, albo łącznie nadawane błyskowe i czerwone sygnały niebieskie i wtedy już początek sukcesu. Wiemy, skąd nadjeżdża. No i odpowiednio się zachowujemy. Oczywiście, jeżeli jest to skrzyżowanie, to nie jedziemy, tylko czekamy, aż tamten pojazd przejedzie. Jeśli jesteśmy na lewym pasie, to raczej zmieniamy pas na prawy, chyba że pojazd uprzywilejowany jedzie prawym pasem, a wszystkie inne pojazdy są właśnie na pasie lewym. Krótko mówiąc, żeby po prostu nie utrudniać, a pomagać. Zobaczmy, właśnie teraz kierowca vana w dobrej intencji, bo wydaje się, że powinniśmy zjechać do prawej i zostawić lewy pas, ale przecież lewy pas był zajęty przez wiele innych pojazdów. Skoro lewy pas zajęty, a prawy wolny, no to nie zjeżdżajmy na prawy, zostańmy na lewym. I zobaczmy, co dalej. No niestety za późno trochę zareagował kierowca samochodu dostawczego na prawym pasie, ale też miał pieszy. Prawdopodobnie nie dało się wcześniej udrożnić drogi. No ale i tak jest nie najgorzej. Popatrzmy, ten kierowca jedzie w miarę szybko. Teraz udaje się płynna jazda po torowisku, no i być może bulwersujący niektórych wjazd na Rondo Grzegórzeckie. No ale właśnie tak. Nasz kierowca jedzie nawet torowiskiem pod prąd, ale tak będzie najszybciej. Jedzie w Powstanie Warszawskiego. No i niestety. Ewidentnie kierowcy dwóch tych busów spóźnili się. No nie zdiagnozowali, skąd nadjeżdża karetka i gdzie jedzie. Oczywiście mogą się tłumaczyć tym, że było trudno, że nie spodziewali się, że tam zza tramwajów ta karetka wyjedzie. No ale przecież sygnały świetne widać z daleka, karetka jest dość wysokim pojazdem. Powinni byli zareagować. Niestety zmusili kierowcę karetki do istotnego hamowania. Wymusili pierwszeństwo przejazdu, tak to można określić. A teraz przedstawiam Państwu pana Andrzeja Zabawę, kierowcę ratownika w krakowskim pogotowiu ratunkowym i to właśnie zdjęcia z jego karetki możemy oglądać w naszym programie. Proszę mi powiedzieć, jak się jeździło po Krakowie? No wczoraj akurat dobrze. Wszyscy jakby wiedzieli, że ta kamera chyba jest z nami i tak naprawdę niewiele sytuacji, które tam zaistniały, były niebezpieczne. Ogólnie wczorajszy dzień był dobrym dniem. A jakie są najczęstsze złe zachowania kierowców podczas takich przejazdów? Najgorszym zachowaniem jest niesygnalizowanie tego, co ten kierowca chce w danym momencie zrobić. Czyli zjeżdża, załóżmy, ale nie sygnalizuje tego kierunkowskazem. Często są sytuacje takie, że kierowcy zatrzymują się na środku ulicy i włączają awaryjne światła. Tym razem zadaniem kierowcy karetki pogotowia był szybki dojazd po pacjenta do przychodni na Olszy. No i zobaczmy, co się dzieje. Myślę, że ta droga ewakuacyjna była tutaj wyznaczona po chodniku. Ale popatrzcie Państwo, no niestety kierowca Audi zaparkował na chodniku. Popatrzcie Państwo, jak teraz próbuje lawirować pomiędzy pojazdami. Najpierw chciał po zieleńcu, nie zmieścił się. Próbuje teraz jakoś pomiędzy tymi pojazdami zaparkowanymi często niechlujnie parkując, myślmy, czy pozostawiamy jakąś możliwość przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. To często w ogóle nie funkcjonuje.
no wreszcie udało się kierowcy dojechać pod drzwi przychodni, a musiał tam dojechać. I teraz musi szybko dowieźć do szpitala pacjenta, który prawdopodobnie wymagał tej pomocy szpitalnej. Pan Paweł Nesterak i pan Grzegorz Rębacz, również kierowcy ratownicy w krakowskim pogotowiu ratunkowym. Czy wszyscy kierowcy są teraz ratownikami również? Tak, w krakowskim pogotowiu ratunkowym wszyscy kierowcy są ratownikami medycznymi. Taki przejazd to chyba cała logistyka. Pan musi najpierw myśleć, gdzie pojedzie, którędy, gdzie się zmieści. No wszystko trzeba brać pod uwagę, w którym jesteśmy miejscu, w którym miejscu jest szpital, która jest godzina, jaki jest dzień tygodnia, jaka jest pora roku. Tutaj nie ma dwóch takich samych przypadków. Jeżdżąc z ruchu uprzywilejowany, łamiemy przepisy, jednak to na nas spoczywa główna odpowiedzialność i zachowania innych użytkowników drogi musimy tutaj przewidywać dużym wyprzedzeniem, a często zdarza się, że są to zachowania nieprzewidywalne. No, takim standardowym, które pewnie każdy kolega potwierdzi, to jest gwałtowne zatrzymanie się przed naszym pojazdem. I na to bym uczulał wszystkich kierowców, żeby gwałtownie nie hamować przed pojazdem uprzywilejowanym, tylko płynnie opuścić swój pas w miejscu, które jest do tego najoptymalniejsze. Popatrzcie Państwo, kierowca Fiata Punto, prawy kierunkowy, żeby nie było wątpliwości, że on tutaj na moment chce zatrzymać się w brawo. Kierowca karetki wtedy wszystko wie, wszystko jest jasne. Może spokojnie jechać, bo wie, że jest widziany. No i aleja pokoju. No tutaj niestety opóźnione reakcje. Opóźnione reakcje, a najbardziej ten Ford Mondeo, popatrzcie Państwo, ewidentnie wstrzymał nasz pojazd uprzywilejowany. Ale teraz lepiej. No tutaj można powiedzieć wręcz wzorowe zachowanie kierowców. Zawczasu rozsunęli się, mimo dość dużego korka, kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma przygotowaną trasę. Czyli najlepiej w takim razie zrobić taki szpaler pomiędzy samochodami, żeby karetka przejechała. Tak, szanowni kierowcy, mamy lusterka. Mamy na masce napisane specjalnie odwrotnie, żeby w lusterku było widać, że jedzie ambulans. Na sygnałach świetnych i dźwiękowych. Rozjeżdżajmy się, jak jest możliwość. Na lewą stronę, na prawą stronę, żeby ten środek pasa był wolny, żeby ta karetka wolno, ale bezpiecznie przejechała dalej, ratując życie. Bardzo często zdarza się tak, że kierowcy zachowują się w taki sposób, jakby w ogóle nie słyszeli tej karetki, co jest zdumiewające. No właśnie, rozmowa przez telefon komórkowy, nieuprawniona szczególnie, ale każda rozmowa w jakimś stopniu może naszą uwagę ograniczać. Zajmowanie się w ogóle czymś innym niż kierowanie pojazdem. To wszystko powoduje, że mamy problem z dostrzeżeniem, z usłyszeniem karetki. No a słuchawki koncertowe na uszach rowerzystów, to ewidentnie nieporozumienie. Zawsze zapchane skrzyżowanie Prądnicka Aleje, no i niestety kierowca Suzuki, popatrzcie Państwo, to czerwone Suzuki mogło wcześniej dojechać ładnie do krawężnika. No i przejazd przez aleję, przejeżdża samochód i w stronę Mostu Dębnickiego, i w stronę Huty kolejny. No, na szczęście nasza karetka była już spowolniona. Trudno mówić o wymuszeniu pierwszeństwa, ale czy tamci kierowcy rzeczywiście zachowywali się na tyle uważnie, czy rzeczywiście diagnozowali ten przejazd pojazdu uprzywilejowanego? Mam wątpliwości. No i jesteśmy przy szlaku, popatrzcie Państwo. No, karetka ma czerwone, pieszy ma zielone, ale przecież powinien mu się powstrzymać z wchodzeniem. Jak powinien zachować się pieszy, słysząc karetkę? Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni się usuwać z drogi pojazdu uprzywilejowanego. Jeżeli pieszy ma zielone światło, to oczywiście w tym momencie, widząc nadjeżdżający pojazd, nie wchodzi. No i prawie bez problemu dojechał do oddziału ratunkowego na Lubicz, ale sam wjazd, popatrzcie Państwo, czy ta piesza nie mogła zdiagnozować tej potrzeby wjazdu w bramę? No chyba mogła. Czasem udaje się Wam przejechać po torowisku tramwajowym. Nawet bym powiedział często, tak? Są miejsca, które się idealnie do tego nadają. Tutaj okolice Ronda Mogilskiego, ulica Grzegórzecka, gdzie torowiska są wydzielone i przede wszystkim wybetonowane. Dla służb ratowniczych jest to idealne miejsce. Natomiast jeżeli mówimy o nowych torowiskach, gdzie często są robione jako torowiska zielone, no to to idzie w parze może z estetyką, natomiast dla nas jest to zupełnie nieprzydatne i tutaj może jakiś mały apel do władz, żeby pomyśleć ewentualnie o tym, jaki to niesie za sobą skutek i jak bardzo nam są pomocne miejsca wyłączone z ruchu, po których jednak możemy przejechać. No a tu już przykład skandaliczny, rowerem pod prąd. Udało się w tym momencie schować, ale mogło się nie udać, bo gdyby karetka była na wysokości tych pojazdów parkujących, rowerzysta wstrzymałby do zera przejazd karetki. Na koniec pragnę powiedzieć, że musieliśmy dyżurować na pogotowiu kilka razy, kilka dni.
Kierowcy pogotowia radzą sobie znakomicie. Może te firmy nie oddają tego w całości, ale proszę Państwa, wielokrotnie, mimo średnich zachowań innych uczestników ruchu drogowego, kierowca karetki tak wspaniale przewidywał rozwój sytuacji, tak wspaniale dobierał trasę, no, że można powiedzieć, nic się nie dzieje, płynnie przejeżdżał. Brawo nasi krakowscy kierowcy pogotowia. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.